Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj moim i Państwa znakomitym gościem jest Paweł Musiałek, szef Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję Ci, Pawle, za Twój czas, witaj. Dziękuję za zaproszenie i witam Państwa bardzo serdecznie. A porozmawiamy o raporcie przygotowanym przez to właśnie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, raporcie, który ostatnio odbija się dużym echem w polskiej przestrzeni publicznej, jest szeroko komentowany, raporcie, który dotyczy Europejskiego Zielonego Ładu. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli czego właściwie i co to właściwie ma dla Polski i Polaków, jakie to ma dla Polski i Polaków konsekwencje, jakie to przed Polską i Polakami to żądanie, oczekiwanie przejścia na całkowicie tak zwane zielone, na tak zwaną zieloną energię do 2050 roku, co to w praktyce oznacza dla Polaków, polskiego państwa, polskich rodzin, według Ciebie, według tej dokładnej analizy, którą przeprowadziliście w swoim zespole? Ja bym zaczął od wyjaśnienia, czym jest ten Europejski Zielony Ład. To jest tak naprawdę całościowa zmiana sposobu funkcjonowania europejskiej gospodarki, ale także zmiana sposobu konsumowania różnego typu dóbr, do których byliśmy przyzwyczajeni. Także mówimy tutaj naprawdę nie o pewnej korekcie, tylko mówimy tutaj o naprawdę dość fundamentalnych zmianach. I to są zmiany, które mają na celu zrealizowanie głównego celu, wydaje się, w ogóle Unii Europejskiej jako takiej, nie tylko celu w zakresie polityki klimatycznej Unii, ale po prostu te kwestie klimatyczne i te kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, one stają się na tyle wysokim priorytetem, że chyba nie bałbym się postawić, że to jest po prostu taki cel absolutnie najważniejszy długofalowy Unii. Czyli osiągnięcie pozycji pierwszego kontynentu na świecie neutralnego klimatycznie, Unia chce to osiągnąć przed rokiem 2050, czyli spełnić zobowiązania, które wynikają z porozumienia paryskiego, kiedy to kilka lat temu na takim globalnym, corocznym spotkaniu dotyczącego kwestii ochrony naszego klimatu, no, cały świat zgodził się z tym, że trzeba ograniczyć emisję i trzeba to zrobić właśnie do 2050 roku. Znaczy trzeba osiągnąć po prostu neutralność klimatyczną. No i Unia po prostu najpierw postawiła sobie ten cel u siebie jako taki cel nadrzędny, a później ten cel zaczęła już przenosić na poszczególne propozycje aktów prawnych, już odnoszące się do poszczególnych sektorów. Tutaj warto podkreślić, że mieliśmy w lipcu ubiegłego roku taki przedstawiony duży pakiet legislacyjny przez Komisję Europejską. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła taki bardzo szeroki pakiet legislacyjny obejmujący kilkanaście aktów prawnych i w tych aktach prawnych zawarte są właśnie już te poszczególne zmiany w poszczególnych sektorach, które do tej neutralności mają prowadzić. W związku z tym dzisiaj jesteśmy na takim etapie tej dyskusji, w którym wiemy już, co Komisja położyła na stole. Jesteśmy także po pierwszych porozumieniach politycznych w poszczególnych sektorach. Nie wszystkie jeszcze porozumienia zostały zawarte. I celem tego naszego raportu było to, żeby pokazać tę dyskusję na półmetku, czyli żeby pokazać przede wszystkim to, co Komisja położyła na stole, ale także pokazać takie główne dylematy, wyzwania, które dotyczą stricte Polski. I my to zrobiliśmy w raporcie w takim podziale sektorowym, czyli właśnie tam, gdzie ten Europejski Zielony Ład ma największe konsekwencje, czyli w energetyce, w transporcie, w rolnictwie, w przemyśle, w gospodarce tak zwanej niebieskiej. To są te obszary, które mogą Państwo znaleźć w naszym raporcie i zobaczyć, jak obniżenie emisyjności ma wyglądać w praktyce. Natomiast odwołując się do tego drugiego pytania, które zadałeś, czyli jakie to będzie miało takie konsekwencje, rozumiem, też finansowe dla polskich Polaków, no to tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że na to pytanie nie da się ci odpowiedzieć w sposób rzetelny, dlatego że mówimy o tak całościowym, tak całościowej dużej zmianie, która tak naprawdę wymaga tak wielu różnych przedsięwzięć, że nie sposób dzisiaj oszacować tych kosztów. One na pewno będą duże, nawet bardzo duże, natomiast na pewno tutaj, biorąc pod uwagę to, że mówimy o bardzo odległym horyzoncie czasowym i to, że bardzo wiele tych kosztów wymaga oszacowania, chociażby jakie ceny surowców w przyszłości, no jak te ceny surowców będą się plasować, jakie będą ceny poszczególnych technologii. Czyli to są wszystkie szacunki na dzień dzisiejszy są oparte o pewne arbitralne założenia, które bardzo można łatwo podważyć. I podam bardzo prosty przykład. Kluczowym elementem takim kosztowym tej całej transformacji jest
koszt, który dzisiaj w energetyce ponosi głównie, może nie głównie, ale Polska w stopniu nieproporcjonalnie wysokim do innych krajów, dlatego że mamy duży, jak wszyscy dobrze wiemy, duży zasób elektrowni węglowych, które, aby produkować energię z węgla, muszą zakupić pozwolenia do emisji CO2. Ten system handlu emisjami jest takim, można powiedzieć, taką podstawą, kluczowym mechanizmem pozwalającym redukować te emisje, dlatego że z tego powodu, że z roku na rok tych pozwoleń jest coraz mniej i ta cena się zwiększa, to ma to tworzyć takie bodźce do inwestycji. I Komisja Europejska szacowała jeszcze niedawno, że te ceny pozwoleń na emisję CO2, one będą rosły w stopniu takim stopniowym i one osiągną pewną wartość, którą myśmy przekroczyli już dawno temu, mimo że te prognozy dotyczyły wiele lat do przodu. Ja to nie chciałbym wskazywać konkretnych wartości, natomiast ta cena dzisiaj pozwoleń na emisję CO2, ona jest radykalnie wyższa tego, co się wszyscy spodziewali. Być może wynika to też z udziału różnych podmiotów, takich jak instytucje finansowe, które też zaczynają huśtać tym rynkiem, ale to pokazuje bardzo dobrze taki, jak w soczewce, główny problem z Europejskim Zielonym Ładem. Czyli to, że tak naprawdę my na papierze stworzyliśmy bardzo skomplikowany system, który na papierze ładnie wygląda, natomiast kiedy przyjdzie do jego realizacji, okazuje się być to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie i po drodze jest bardzo wiele ryzyk, różnych takich zakrętów, które czasami nawet nie sposób przewidzieć. I mój główny zarzut, który też w tym raporcie sygnalizowałem, jest taki, że to wszystko może się wydarzyć, ale jest to scenariusz, wydaje mi się, optymistyczny, a nie scenariusz bazowy. Bo kiedy zakładamy bardzo dynamiczny rozwój poszczególnych technologii, no to zawsze moim zdaniem warto założyć nieco bardziej konserwatywny scenariusz co do tego, jak to się będzie rozwijać, biorąc pod uwagę po prostu po drodze liczne problemy, które się dzieją. Natomiast ja mam wrażenie, że w tej dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie podstawowym problemem jest to, że truje optymizm. I ten optymizm czasami dyktuje nam po prostu wnioski. I faktycznie jest tak, że my skaczemy do basenu, w którym jeszcze nie wiemy, ile jest wody i to się dopiero okaże w czasie. Może się okazać, że ten dynamiczny rozwój technologii spowoduje, że wody jest na tyle dużo, że wylądujemy bezpiecznie i ten skok okaże się być jakąś takim fajną przygodą, czymś, co będziemy pamiętać miło, ale może się okazać, że tej wody wcale tak dużo nie będzie i może się okazać, że jednak tak suchą stopą przez tą transformację bardzo skomplikowaną, wielowątkową, nie tylko energetyczną, no przejdziemy z dużym bólem i ten ból w przypadku Polski, naszego regionu, on prawdopodobnie będzie większy niż gdzie indziej, bo też kilka elementów różnicuje wciąż Polskę i nasz region od Europy Zachodniej, która w ten proces weszła szybciej, jest lepiej przygotowana kapitałowo, technologicznie, nie korzysta już z węgla na taką skalę, więc tak naprawdę też problem z Europejskim Zielonym Ładem jest to, że moim zdaniem w sposób niewystarczająco solidarny rozkłada koszty pomiędzy tymi, którzy właśnie jeszcze nadrabiają zaległości gospodarcze jak Polska, a pomiędzy tymi, którzy już są w tym peletonie technologicznym od dawna i dla nich to być może będzie motor wzrostu i to jest taka też dominująca narracja, która się pojawia w tej debacie eksperckiej, że to poza klimatem ma być taki tak naprawdę koszt, ale który się szybko spłaci, bo Polska i Unia Europejska cała jako region, gdzie regulacyjnie będziemy wymuszać pewną transformację, zajmie pozycję lidera technologicznego w tym nowym, rozwijającym się segmencie zielonych technologii i to pozwoli nam później eksportować te technologie na cały świat i w ten sposób uratować tą pozycję Unii Europejskiej jako tego globalnego lidera technologii. Moim zdaniem wizja bardzo oczywiście kusząca, natomiast chociażby przykład Chin dzisiaj pokazuje, że nie trzeba przyjmować bardzo ostrych regulacji na poziomie wewnętrznym po to, żeby rozwijać swój biznes i też wchodzić w ten zielony przemysł z bardzo dużymi sukcesami. I to jest pewna moja obawa, która też pojawia się w tym raporcie. To znaczy niekoniecznie musi być tak, że my tymi regulacjami na tyle pozwolimy rozbudować się europejskiemu przemysłowi, aby on zyskał taką pozycję na świecie, która by pozwoliła wszystkim zarobić. No być może ten zarobek będzie, ale nie wystarczająco duży, aby pokryć te po prostu koszty ogromne, które są przed nami. Jasne. No tutaj dochodzimy do zarzutu, który się pojawia w Twojej krytyce, w Twojej analizie i który myślę też nosi w sobie odruchowo wielu ludzi,
bardziej konserwatywnych, to znaczy tego, czy w praktyce to nie będzie oznaczać zakonserwowania właśnie, ale tych różnic między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, między krajami biedniejszymi a krajami bogatszymi. Czy w praktyce nie przejście całkowicie na zieloną energię, czy całkowita realizacja tych założeń, które, jak rozumiem, są dość mało elastyczne, nie są przygotowane na wiele różnych scenariuszy, w tym tych mniej optymistycznych, tego co mówisz, nie będzie oznaczać w praktyce, że po prostu my, Polacy, inne kraje naszego regionu przestaną nadganiać kraje bogatsze. No, jest takie ryzyko. Ja nie jestem w stanie na dzisiaj powiedzieć, jak ono jest duże, bo tak jak powiedziałem, mówimy o bardzo skomplikowanym procesie. Tej bardzo jest wiele elementów i pewnie też w poszczególnych sektorach gospodarki to bardzo różnie wygląda. Natomiast to taki bardzo prosty przykład na poziomie polskiej energetyki. Dzisiaj tak naprawdę duża część pieniędzy, które my płacimy za nasze rachunki za energię, one wpadają do polskich firm jednak, kontrolowanych głównie przez Skarb Państwa, ponieważ polska energetyka jest dominowana przez polskie firmy. Ma to oczywiście też swoje negatywne konsekwencje, ale ma to też swoje pozytywne, no jednak są to polskie firmy, które też dzięki temu się rozwijają. Mamy taką możliwość, żeby właśnie za pomocą tych narzędzi też realizować pewną politykę państwa, no bo wiemy, że też spółki Skarbu Państwa są pewnym narzędziem realizacji nie tylko polityki ekonomicznej, ale też czasami polityki zagranicznej, no szczególnie tej spółki na przykład gazowe w tym uczestniczyły, chociażby, nie wiem, poprzez różnego typu spory z Gazpromem, tak żeby wskazać, jakie znaczenie mają te spółki dla Polski. Natomiast ta zielona rewolucja będzie oznaczała, że też rola tych spółek Skarbu Państwa na radykalnie spadnie, bo pojawią się nowi inwestorzy, też duża część tego łańcucha wartości, ona może przemieścić się do firm zagranicznych. Oczywiście, gdyby ta transformacja będzie dobrze zaprojektowana, to my możemy te koszty zmniejszać. I zresztą też mamy już takie przykłady, jak chociażby inwestycje w tak zwany offshore, czyli inwestycje w energetykę wiatrową na Bałtyku. My przygotowujemy się do tego procesu. Warto podkreślić, że to jest w ogóle też taki ciekawy obszar, gdzie akurat główna regulacja, która była przyjęta niedawno, była przyjęta w ogóle ponadpartyjnie i tutaj akurat o ile są spory dotyczące energetyki lądowej, wiatrowej lądowej, to jeśli chodzi o energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim, tutaj tego sporu nie ma. No i rząd przygotował taką regulację, w której wymusza tak naprawdę udział polskich spółek w joint venture ze spółkami zagranicznymi. To joint venture jest konieczne, dlatego że polskie firmy nie mają tej technologii budowy tych wiatraków na wodzie, więc będą się tego uczyły, ale moim zdaniem jest to ciekawy sposób trochę też wymuszania tego, żeby polskie firmy włączać w ten zielony łańcuch wartości i być może za jakiś czas nasze firmy będą miały te kompetencje, żeby już samodzielnie coś takiego budować. Więc jakby pewne próby ratowania tego, można powiedzieć, tego tortu dla polskiej gospodarki, ono występuje. Tak samo występuje, jeśli chodzi o energetykę atomową. Też jest przygotowana taki raport pokazujący, jak polskie firmy mogą się włączyć w budowę tej energetyki atomowej jako poddostawcy. Natomiast podkreślmy, no wciąż jako poddostawcy, dostawcy pewnych komponentów, jako takie firmy serwisujące, to nie są oczywiście też małe pozycje, ale ten główny tort jednak będzie się przemieszczał, no chociażby jeśli chodzi o atom, no to pewnie pójdzie do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to pewnie gdzieś tam w okolicach Danii, Niemiec, może Chin, więc no to będzie też duża operacja też gospodarcza i mówię, nie mamy na dziś takiego determinizmu, który by jasno wskazywał, kto będzie zwycięzcą, a kto będzie przegrany, natomiast ja się zgadzam z tym, że pewne ryzyko zatrzymania tego procesu konwergencji może się odbyć, ale ono się może odbyć, ja bym powiedział, nieco innym kanałem, to znaczy nie chodzi nawet o ten aspekt, jakie firmy tutaj zagraniczne będą wchodzić w polską energetykę czy w inne sektory, natomiast uważam, że podstawowym tak naprawdę wyzwaniem będzie to, że my jesteśmy jako kraj wciąż państwem, które swoją konkurencyjność gospodarki buduje na takim dobrej relacji między jednak wciąż niskimi kosztami pracy i niezłymi efektami, po prostu niezłą jakością produktów, którą dostarczamy. I problem polega na tym, że w momencie, w którym ceny energii w naszej części Europy, one wzrosną radykalnie, to też konkurencyjność po prostu spadnie. I problem polega na tym, że o ile kraje Europy Zachodniej, przez to, że już od jakiegoś czasu mają te ceny wyższe, one już powoli, czy
nawet nie powoli, ale w dość dobrym tempie, starają się budować już od jakiegoś czasu inne po prostu przewagi konkurencyjne i my w tym wyścigu po prostu jesteśmy na dużo dalszej pozycji. Trudno nam będzie tak łatwo zmienić to, co jest dzisiaj naszą siłą, w inny rodzaj przewagi komparatywnej. I to jest moim zdaniem coś, co jest jakby zagrażające. To znaczy te produkty, które dzisiaj wypływają z Polski, one po prostu za jakiś czas będą dużo droższe, dlatego że koszty energii, one przekładają się na koszty produkcji, tak? A Polska jest się potentatem w produkcji wielu tak naprawdę produktów, które wymagają tej energii. Ktoś powiedzieć, że mało kto wie, że Polska jest absolutnym potentatem, jeśli chodzi o na przykład eksport AGD. Jest wiele różnych po prostu gałęzi gospodarki, które bazują na niskim koszcie energii. To nie jest tylko pewien koszt dla gospodarstw domowych, który oczywiście też będzie, ale to też jest po prostu wpływ na finalne dobra, które my po prostu dzisiaj eksportujemy. I moja obawa jest taka, że po prostu jeżeli ten proces, z tym procesem zadzieje się coś po drodze niepokojącego, no to jest ryzyko, że my ten wzrost gospodarczy będziemy mieli lekko albo nawet mocniej przyhamowany. No i nadrabianie tego dystansu wobec Zachodu będzie nam przychodziło z dużo większym trudem niż dotychczas. No i wielu Polaków obawia się też, pytanie właśnie do Ciebie, na ile te lęki są racjonalne tego, że będziemy mieli wyższe ceny energii, będziemy musieli dużo więcej płacić za wiele produktów, czy na przykład za benzynę, a jednocześnie nie będzie to miało aż tak dużego wpływu na realną sytuację klimatyczną, ponieważ Unia Europejska ma tylko kilka, z tego co pamiętam, 8%. Odpowiada tylko za 8% zanieczyszczeń, a weźmie na siebie bycie pionierem zielonej energii. No i tutaj pojawia się zagrożenie, o którym też wspominałeś, że po prostu w praktyce te technologie, które są niezielone, które tworzą te zanieczyszczenia, zostaną outsourcowane poza Europę i w praktyce niewiele się zmieni, tylko my na siebie nałożymy takie obciążenia, a inne kraje niekoniecznie będą tym aż tak zainteresowane. Czy Twoim zdaniem jest... Na ile to jest realistyczne, a na ile to jest idealistyczne z punktu widzenia planujących to Europejczyków, że inne kraje, inne regiony, inne kontynenty pójdą w ślad za Unią Europejską i rzeczywiście ten wysiłek nie będzie podejmowany tylko przez nas i ten wysiłek nie będzie poniekąd sabotowany przez inne ośrodki. Zacznę od tego ostatniego pytania, jak to wygląda na poziomie globalnym. Oczywiście to nie jest tak, że tylko Unia Europejska deklaruje cele redukcyjne, bo mamy do czynienia dzisiaj zarówno z takimi deklaracjami ze strony innych państw szeroko pojętego Zachodu, czy także kraje niezachodnie też deklarują redukcję emisji. No teoretycznie prawie wszystkie kraje świata podpisały porozumienie paryskie, więc teoretycznie wszystkie kraje deklarują chęć dojścia do neutralności klimatycznej po to, żeby właśnie uratować planetę przed dalszym ociepleniem. Natomiast pytanie będzie dotyczyło nie poziomu deklaracji, tylko poziomu realnego obniżania emisji. Tutaj jest chociażby główne pytanie o Chiny, które są dzisiaj kluczowym emitentem. I ja mam taką obawę, że tak naprawdę mimo, że Chiny deklarują jeszcze jakiś wzrost emisji, a później chcą nagle te emisje dramatycznie obniżać i dojść do neutralności klimatycznej nieco później niż Europa, i wszystko to brzmi całkiem jakby obiecujące, natomiast jestem przekonany, że w momencie, w którym okaże się, że ta redukcja tych emisji będzie znacznie droższa niż się Chińczykom wydaje, to po prostu te plany staną na papierze. To, co Chiny powiedziały, to, co realnie się dzieje, to jest dalsze planowanie wzrostu tych emisji. Chińczycy po prostu czekają, aż ten rozwój technologii, także ich własnych, będzie na tyle tani, że dopiero wtedy będą chcieli jakby z nimi schodzić. Także wydaje mi się, że tutaj problem polega na tym, że w innych krajach świata
istnieje takie myślenie, że okej, my wiemy, że już powoli to trzeba robić, mamy jakąś też świadomość ekologiczną, a też ona znacznie słabsza oczywiście niż w Europie i to przekłada się na gospodarkę w taki sposób, że tam, gdzie można bezkosztowo albo niewielkim kosztem zredukować emisję, to to się wydarza, natomiast no żaden z tego, co mi wiadomo, żaden kraj na świecie nie ma tak ostrego systemu handlu emisjami jak Unia Europejska. Ostrego w tym sensie jakby tak ułożonego, o takich parametrach, który by wymuszał tak wysoką cenę za emisję. Znaczy po prostu koszt wyprodukowania emisji danej porcji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej jest, z tego co mi wiadomo, najwyższy na świecie. I mówię, nie znam dokładnie tej jakiej specyfiki, jakiej zupełnie już egzotycznych krajów, ale na pewno jest to jeden z najwyższych, bo tak myślę, że mogę postawić bezpiecznie taką tezę. Więc to jest podstawowy problem, że Unia Europejska od jakiegoś czasu nie patrzy na inne kraje, nie prowadzi polityki warunkowości, to znaczy nie mówi, że dobra, to my ograniczymy emisję pod warunkiem, że wy ograniczycie emisję, albo nawet nie mówi, że dobra, to my ograniczymy emisję więcej niż wy, ale też czekamy na to, co wy powiecie. Unia Europejska mówi nie, my ograniczamy emisję, chcemy, żeby się inne kraje przyłączyły, ale jak się nie przyłączą, to trudno. I ja zadaję właśnie wtedy zawsze pytanie, no ale to nie znaczy, nie możemy powiedzieć, że trudno, dlatego że to nie jest tak, że jeżeli my dojdziemy do neutralności klimatycznej, to klimat nad Europą się poprawi. Nie, bo klimat jest kwestią globalną. Jeżeli wszystkie kraje na świecie się do tego nie dorzuca, przynajmniej ci kluczowi emitenci, to żadnego tutaj efektu klimatycznego nie będzie, poza tym, że będzie to wpływać po prostu na naszą gospodarkę. Więc mówię, inny jest komunikat do ludzi w sytuacji, w której my mówimy, dobra, ty musisz radykalnie zmienić swój sposób życia, żeby uratować planetę i wtedy ktoś może pomyśleć sobie, dobrze, no będzie to mnie dużo kosztowało, ale widzę, że stawka jest wysoka i że to naprawdę ode mnie zależy przyszłość naszego świata, no ale inna sytuacja, w której ten wysiłek będzie w bardzo niewielkim stopniu wpływał na zachowania innych krajów na świecie. To jest jakby też podstawowy problem, który tutaj z tą Europejskim Zielonym Ładem jest. Łącznie z tym, że wciąż moim zdaniem nie przetestowaliśmy dobrze rozwiązania, które dzisiaj ma być takim głównym czynnikiem hamującym tak naprawdę zjawisko wycieku emisji poza Europę, bo jakiś czas temu jeszcze było tak, że po prostu podnoszenie kosztów emisji CO2 spowodowało, że wiele branż tych najbardziej energochłonnych po prostu zamiast wycofywać się z produkcji tej najbardziej emisyjnej przynosiło produkcję z Europy do innych krajów świata, więc tak naprawdę w skali świata nie było ograniczenia emisji, a jedną konsekwencją była deindustrializacja Europy. Teraz pakiet Fit for 55 przewiduje takie narzędzia, jakim jest CBAM, czyli taki specjalny podatek, cło węglowe, które ma właśnie spowodować, że inni emitenci nie mogą sobie łatwo dokonywać takiego rodzaju operacji jak dotychczas. Natomiast pytanie, czy to będzie narzędzie skuteczne. No, ja uważam, że trzeba poczekać jakby z ostatecznym pewnie efektem, ale mam tutaj też pewne wątpliwości, czy da się ten system tak uszczelnić, żeby do takiego efektu doprowadzić. No i w końcu wracam do twojego pierwszego pytania dotyczącego kosztów dla gospodarstw domowych w Polsce. No na pewno one będą wyższe, to dużo wyższe i trzeba się na to przygotować, dlatego że no przykład, jeżeli duża część Polaków pali węglem w piecach, no szczególnie ci, którzy mieszkają oczywiście w domach. Węgiel był do niedawna absolutnie dominującym źródłem ciepła. Dzisiaj powoli to się zaczyna zmieniać i powoli na przykład rośnie też rola gazu, bo wielu Polaków zmieniało poprzez między innymi dotacje rządowe swoje piece węglowe na gazowe. Właśnie tych z powodów smogu, ale też ochrony klimatu, no bo wiemy, że gaz jest dwa razy mniej emisyjny niż węgiel, chociaż wciąż jest emisyjny. Natomiast no problem polega na tym, że my dzisiaj już widzimy bardzo dynamiczny wzrost cen węgla, dlatego że wyeliminowaliśmy rosyjski węgiel z naszej gospodarki, ten rosyjski węgiel też zeeliminowany z gospodarki unijnej. On był dość dobrej jakości, był dość tani, dlatego myśmy go po prostu sprowadzali. No i w momencie, w którym z powodu wojny cena tego surowca radykalnie wzrosła, kilkukrotnie, a do tego będziemy jeszcze za niedługo opodatkować to ogrzewanie właśnie w postaci jakby włączenia do tego systemu handlu emisjami, bo to przewiduje Fit for 55, to te koszty będą jeszcze większe. No i tu jest jakby tak naprawdę kluczowy problem dla Polski w tym pakiecie Fit for 55, to znaczy po prostu duża część gospodarstw domowych poczuje na własnych kieszeniach przede wszystkim w kosztach
ogrzewania, a one są największą pozycją w naszym tym budżecie energetycznym, nie koszty energii elektrycznej, tylko właśnie koszty ogrzewania są kluczowe w naszym budżecie. I te koszty będą dużo bardziej odczuwalne, jak ten system właśnie wejdzie w życie i jakby te emisje, które myśmy do tej pory nie liczyli, emisje w gospodarstwach domowych i też emisje w transporcie, czyli też te wszystkie emisje, które są produkowane właśnie w samochodach, jeżeli one będą wliczone, to też poczujemy to po prostu po kieszeni. No a mówię, ten efekt na pewno będzie wzmocniony przez to, że już dzisiaj obserwujemy wzrost cen spowodowanych wojną, a wcześniej pandemią, prawda, bo to też należy liczyć łącznie. Pandemia spowodowała, że mamy inflację, ta inflacja już spowodowała radykalny wzrost cen też surowców energetycznych. Później wojna do tego dołożyła swoje i za niedługo wejdą koszty Europejskiego Zielonego Ładu. Więc moim zdaniem to naprawdę będzie dla Polaków bardzo kosztowne i z pewnością tutaj wiele rządów, nie tylko zresztą Polski, będzie musiało stworzyć takie mechanizmy kompensacyjne, bo gdyby nie one, to te rachunki rosną w sposób nieakceptowalny dla wielu ludzi. Znaczy na pewno ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego w Polsce wzrośnie i tutaj będą potrzebne jakby miliardy złotych rocznie na wsparcie, co do tego jestem przekonany. Pytanie tylko, czy to wsparcie będzie tylko dla najuboższych, czy też ten wzrost cen nie będzie tak wysoki, że również klasa średnia będzie musiała też korzystać z tego typu dopłat. Oczywiście tutaj, gdybyśmy postawili obok nas przedstawiciela tego najbardziej nurtu, nazwijmy to zielonego, on by powiedział, że no tak, no co prawda to wszystko będzie kosztować, ale właśnie pieniądze z tego systemu handlu emisjami, one zostają w budżecie, w budżetach poszczególnych krajów członkowskich, no więc kraje mają pieniądze na transformację. I do pewnego stopnia jest to prawda, natomiast tylko do pewnego stopnia. To znaczy te pieniądze z tego systemu handlu emisjami, one trafiają do polskiego budżetu i później wracają w postaci różnego typu dopłat do zielonej energetyki, wsparcia na ubóstwo energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie jest o bilans. Ten bilans jest dla Polski jednak niekorzystny, bo my musimy więcej kupować tych uprawnień niż jakby je dostajemy. W związku z tym też ten wyciek tych środków z Polski następuje i będzie następował w stopniu jeszcze dalej idącym niż dotychczas, ponieważ no, ten system jest po prostu zaostrzony w tym pakiecie Fit for 55, więc no, te środki niestety, które mogłyby trafić jeszcze na modernizację czy polskiej energetyki, czy w inne miejsca, gdzie są potrzebne, no one wyciekają, bo Polska musi więcej tych pozwoleń emisji też kupić od innych krajów. Także to już wchodzę w takie dyskusje trochę techniczne, ale żeby też pokazać, w których miejscach tak naprawdę te różnego typu transfery finansowe się odbywają. Czasami one są przykryte zupełnie takimi mocnymi technikaliami, które nie są zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, ale no, będą niezwykle istotne i będą powodować, że my to odczujemy w naszych portfelach. Jasne. No i tutaj pojawia się, może to będzie przedostatnie już pytanie, sprawa, jak ten zbiorowy wysiłek, który ma być, mówiąc górnolotnie, uratowanie ziemi, którym ma być redefinicja naszych zachowań w taki sposób, żeby znacząco poprawić sytuację klimatyczną, przekłada się na codzienne życie. Mówiliśmy dużo o cenach energii, ale wydaje się, że z mojego punktu widzenia, i to jest też, wiem, niewątpliwie coś, co jest też na pewno bliskie tobie, czy szerzej całemu waszemu temu działowi, nurtowi, środowisku zielonego konserwatyzmu, no jest zadziwiające, jak równocześnie promuje się właśnie ekologię i taki właśnie zbiorowy wysiłek w imię czegoś, jakiegoś takiego wręcz prawie transcendentnego celu, a jednocześnie cały czas w tych samych mediach promuje się konsumpcję, wydawanie pieniędzy od tak i takie liberalne, beztroskie podejście do życia. No w tych samych, mówiąc anegdotycznie, no w tych samych mediach mamy teksty o tym, że musimy ponosić ogromne koszty ze względu na Europejski Zielony Ład i mamy teksty o tym, że biedni ludzie zarabiający 25 tysięcy miesięcznie nie mogą sobie od tak polecieć do Włoch, zjeść pizzę i wrócić. Przechodzę też na poziom konkretów.
Czy tutaj twoim zdaniem, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o koszty, powiedzmy, między i konieczność zmiany swoich zachowań między poszczególne grupy społeczne w Polsce? Czy ludzie właśnie z mniejszych miejscowości, z jednej strony mówisz, dużo częściej palą węglem, ale wydają się też mniej tak właśnie konsumpcjonistycznie nastawieni do życia, bardziej oszczędni, mniej też, rzadziej też na pewno latają samolotami, czy w inny sposób powodują te powstawanie... Ślad węglowy, dokładnie. A ja się oczywiście z tym zgadzam, to znaczy to nie jest już opinia, tylko też badania pokazują, że jest pewien paradoks w tym, że tak naprawdę w tym tak zwanym zielonym dyskursie najbardziej aktywni są przedstawiciele oczywiście wielkomiejskich elit, najczęściej lepiej sytuowanych, i oni w największym stopniu, można powiedzieć, zinternalizowali ten dyskurs i najczęściej też czują się po prostu zieloni, czy jakby akceptują te założenia Europejskiego Zielonego Ładu i wchodzą w tą taką ekomodę. Natomiast nieprzypadkowo użyłem słowa właśnie ekomoda, to znaczy ja mam wrażenie, że bardzo dużo jest to takiego greenwashingu, który polega na tym, że my wchodzimy w takie zielone gadżety, które mają pokazać, że my właśnie szanujemy tą planetę. Natomiast na poziomie konkretnego śladu węglowego, który zostawia konsumpcja tych ludzi, no to on jest oczywiście dużo większy niż tych osób z prowincji, które no, Europejski Zielony Ładzie nie słyszały w ogóle albo bardzo mało, które nie znają tych wszystkich modnych zielonych słów, ale na poziomie pewnej praktyki dnia codziennego są dużo bardziej ekologiczne, mimo że nie potrafią tego nazwać tym zielonym dyskursem. To jest pewnie taki paradoks. No, prosty przykład, no, na każdej polskiej wsi wiemy, że bardzo często wykorzystuje się te same słoiki przez wiele lat, te same reklamówki. Nie trzeba tych rzeczy po prostu promować, bo taka oszczędność zasobów jest po prostu takim, można powiedzieć, czymś, co ci ludzie mają po prostu kulturowo bardzo głęboko zakorzenione i co okazuje się teraz być dużo bardziej w ogóle istotne niż nam się wydawało, bo właśnie z takim nadmiarem konsumpcji my dzisiaj się spotykamy i on też ma oczywiście konsekwencje klimatyczne. Więc oczywiście to będzie bardzo w ogóle ciekawy proces dla mnie, kiedy te regulacje unijne wejdą, które mają właśnie hamować te najbardziej emisjogenne sposoby konsumpcji. Nagle się okaże, że właśnie najbardziej uderzy to w tą klasę, która ma te zielone hasła na ustach. To mi się wydaje taki bardzo ciekawy stres test dla tej grupy, na ile tak naprawdę to, co głoszą, mają w sercu, a na ile okazało się to pewną powierzchowną modą. Ja tutaj nie jestem jakimś dużym optymistą, dlatego że widziałem takie badania jakiś czas temu, nomen omen, zrobione przez badacza związanego z krytyką polityczną Przemysława Sadurę, który po pandemii COVID-19, może właśnie po pandemii to jest się na wyrost, ale po tych na pewno już po tych największych szczytach, zrobił takie badanie pokazujące, jaka jest gotowość do wyrzeczeń młodego, starszego pokolenia. I się okazuje, że to młode pokolenie, które uchodzi za te bardziej proekologiczne, dużo bardziej takie też solidarystyczne w swoim języku na wielu poziomach, okazuje się być dużo mniej skłonne do rezygnacji po prostu ze swoich takich nawyków konsumpcyjnych. A to wynika moim zdaniem z prostego elementu. No po prostu młode pokolenie jest socjalizowane już w kulturze indywidualistycznej, w kulturze me, myself and I, czyli kulturze, która mówi o tym, że twoje dobro jest najważniejsze. Jeżeli oczywiście nie krzywdzisz drugiego człowieka, no to możesz robić swoim życiem, co chcesz. Na pewno nie musisz się samoograniczać, nikt ci nie powinien dyktować, jak masz żyć. Więc tak naprawdę dla kogoś to jest tak naprawdę pewną podstawą moralną, to tak naprawdę pytanie się pojawia, jaka jest, dlaczego ta osoba miałaby rezygnować z tego, do czego jest przyzwyczajona i po prostu jakoś całkowicie odmienia swoje życie. A jeżeli chcemy dojść do neutralności klimatycznej, to tak, musimy w sposób czasami radykalny zmienić pewne nasze nawyki konsumpcyjne. Więc ten proces będzie bolesny także pewnie dla tych ludzi, którzy dzisiaj nawet zielone hasła promują. I wydaje mi się, że w momencie, jak te koszty zaczynają być coraz bardziej widoczne i w naszych portfelach, i też zmianie też sposobu życia, bo nie wiem, chociażby duża dyskusja, czy możemy dalej konsumować tyle mięsa, ile konsumujemy. To jest jakby dyskusja już też kulturowo bardzo istotna. Moim zdaniem będzie powodowała też to, że za niedługo i w polskiej polityce też ten podział na tle stosunku do Europejskiego Zielonego Ładu będzie dużo bardziej widoczny niż dzisiaj. Dzisiaj ta debata dopiero się zaczyna,
a myślę, że za niedługo może być w ogóle jedną z kluczowych osi podziałów w całej Europie. Znaczy będzie podział na tych, którzy chcą właśnie mocniej, więcej i jeszcze więcej tego zielonego, a będą po drugiej stronie ci, którzy będą to hamować, bo będą po prostu się bali o swoje portfele, ale to swoje takie, ja bym powiedział, bezpieczeństwo tożsamościowe, znaczy bezpieczeństwo tego, że ktoś każe zmienić radykalnie styl życia taki, jak to robią. I pytanie, czy nie lepszą strategią zmiany jest taka strategia właśnie konserwatywna, która może się wydawać mało ambitna, ale paradoksalnie może to hasło ciszej jedzie dalsze budzie, może tutaj mieć swoje dobre strony, bo kiedy coś będziemy chcieli zrobić za bardzo ingerując w to, co przeciętny Kowalski myśli, robi i wydaje, to może to wywołać pewien bunt społeczny, który może w ogóle ten proces zwrócić do góry nogami i będziemy mieli w polskiej debacie osoby, które będą zaprzeczały pewnym podstawowym już faktom dotyczącym jakby kwestii klimatycznej, nie tylko, i będzie to po prostu woda na młyn na różnego typu populizmy. Także ten zielony konserwatyzm, który tutaj Kasper wspomniałeś, on też właśnie ma pokazać ten kierunek, znaczy ma pokazać też to ostrzeżenie dla tych osób, które są najbardziej gorliwe, najbardziej wkręcone w ten zielony dyskurs i które czują, że niosą ten gałęzi świata na polską prowincję. I my nie chcemy tutaj wchodzić w rolę takich ludowych trybunów, którzy mówią, że nie, że to, co robi lud, to absolutnie jest nie do ruszenia i nie wolno absolutnie próbować zmieniać ich nawyków. Próbujmy tam, gdzie jest to konieczne, ale jakby z dużo większym szacunkiem do realiów i też szacunkiem do po prostu tego, jak ludzie funkcjonują, bo wydaje mi się, że to w tym procesie dzisiaj jest się niezwykle potrzebne, bo deficytowe. I ostatnia sprawa, o której już rozmawialiśmy poza kamerą przy kilku okazjach, czyli i która też jest ujęta w tym raporcie, czyli ta kwestia właśnie tutaj już zasygnalizowana tożsamościowa. Na ile ten zielony dyskurs wydaje ci się już po głębokiej analizie, po dyskusji, którą przeprowadziłeś z wieloma różnymi ludźmi z najróżniejszych środowisk, wydaje ci się takim erzacem czy ideologii, czy religii, na pewno jakimś takim zbiorowym wysiłkiem, który trzeba dokonać dla jakiegoś takiego dobra, które no jest poniekąd dość abstrakcyjne, no bo tutaj matka Ziemia, natura, planeta i tak dalej. I tutaj zapełnia trochę tę taką ontologiczną pustkę konsumpcyjnego, indywidualistycznego życia. Na ile twoim zdaniem jest to pewna odpowiedź na problemy tożsamościowe właśnie Unii Europejskiej, czy szerzej tego mainstreamu społeczno-politycznego zachodniego, i w związku z tym, no jeżeli tak, to na ile będzie to coś trwałego jako taka właśnie ideowa, ideologiczna tożsamość tych środowisk. Faktycznie jest tak, że kiedy zobaczyć, jak funkcjonuje ta debata wokół Zielonego Ładu, czy szerzej wokół po prostu tych celów klimatycznych, jak ona się odbywa w Unii Europejskiej, to ja mam wrażenie, że mamy faktycznie do czynienia z czymś, co nie sposób zredukować do jakiegoś nawet ważnego problemu publicznego, który chcemy rozwiązać. Znaczy wydaje mi się, że po prostu ta skala zaangażowania takiego też emocjonalnego w tą dyskusję i sposób jej prowadzenia i też wykształcenie się takiej swoistej poprawności, zielonej poprawności politycznej, to wszystko składa mi się w coś takiego, że to jest coś więcej. Znaczy ten klimat jakoś zaczyna odgrywać jakąś szczególną rolę tutaj w Europie. I ja mam wrażenie, że to wynika z kilku elementów. Wspomniałeś już o kilku moich intuicjach, którymi się podzieliłem też poza kamerą, to znaczy, że faktycznie w naszej cywilizacji Zachodu nasze państwa przyjęły jakiś czas temu taki bardzo minimalny cel, który chcą realizować, czyli zapewnić ludziom po prostu bezpieczeństwo i dobrobyt, zostawić ludziom wszelkiego rodzaju przestrzeń do tego, żeby sami sobie definiowali cele w życiu. I to może się wydawać być takie minimum, które właśnie jest nieingerujące w aksjologię i właśnie po to państwo minimum aksjologicznego zostało stworzone, żeby zminimalizować napięcia międzyludzkie. Do pewnego stopnia to się udało, ale jednak myśmy zapomnieli o czymś, co jest niezwykle ważne z takiego psychologicznego czy duchowego punktu widzenia. Znaczy każdy człowiek ma
ma taką potrzebę podążania za czegoś większym, za jakimś celem, który jest czymś no, dużo, dużo bardziej angażującym nasze emocje, nasz umysł niż po prostu taki przyziemny dobrobyt. I wydaje mi się, że właśnie ten klimat bardzo fajnie wpisuje się w tą taką oczekiwanie czegoś większego. To, że nasza cywilizacja Zachodu stała się cywilizacją po prostu dobrobytu i bezpieczeństwa i ten klimat pozwala zapalić w Europejczykach taką emocję, że tak naprawdę w naszym życiu chodzi o coś więcej, chodzi o coś poważnego, mamy jakąś misję do spełnienia i tą misją jest właśnie nie tylko to, że sami będziemy neutralni klimatycznie, ale też doprowadzimy do neutralności innych. I to wpisuje się też oczywiście bardzo ładnie w to, co od wielu lat w tym dyskursie europejskim było wskazywane jako kryzys legitymizacji instytucji europejskiej, no bo przypomnijmy, że Komisja Europejska, Parlament Europejski, wszystkie instytucje unijne, one nie są wybierane bezpośrednio, w związku z tym one zawsze spotykają się z takim zarzutem, że dlaczego chcemy pogłębiać integrację do instytucji, które nie mają demokratycznej legitymizacji, tak? I faktycznie tutaj zawsze był kłopot z odpowiedzią na to pytanie, a klimat świetnie pozwala legitymizować też zwiększenie po prostu władzy, zwiększenie zaangażowania tych instytucji unijnych, no bo skoro to jest problem globalny, musimy wszyscy razem zebrać szeregi, no to faktycznie Komisja Europejska zyskuje bardzo wdzięczne narzędzie do tego, aby też kumulować pewną władzę, więc poza tą warstwą taką stricte ideową jest też taka warstwa, bym powiedział, takiej natury stricte politycznej, to znaczy ten Europejski Zielony Ład dlatego przez instytucje unijne jest jakby wskazywany jako priorytet, bo on daje bardzo dobre uzasadnienie dla transferu kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom tych instytucji unijnych. Tak? Jeżeli my po prostu wcześniej umówiliśmy się, że Unia Europejska ma rozwiązywać tylko te problemy, które na poziomie państwowym nie jesteśmy w stanie rozwiązać, no to ten klimat właśnie bardzo dobrze spełnia te kryteria. Ja nawet poszedłem w swoim tekście, w raporcie nawet dalej i uznałem, że poza tą taką warstwą w ogóle tożsamościową, która jakby dobrze wpisuje się w emocje wielu ludzi, jest w ogóle też taka grupa, która już na tyle jest mocno wkręcona w ten zielony dyskurs, że to już można mówić nawet o takim religijnym poziomie. Oczywiście w religijnym, w takim sensie, powiedział, szerokim religii, to znaczy jako pewnego systemu, w który zaczynamy coraz bardziej wierzyć, a które nie wynika tak naprawdę z empirii. I ja mam wrażenie, że nawet jeżeli ta grupa, nazwałem to klimatystów, która jest już tak bardzo, to nie jest może bardzo liczna, to jednak jest wpływowa, jest głośna i ona przesuwa dyskurs. To znaczy ona powoduje, że zaczynamy inaczej rozmawiać o tym klimacie. No i oczywiście takim najbardziej charakterystyczną osobą dla tego nurtu jest oczywiście Greta Thunberg. I nieprzypadkowo ona stała się tak głośna, ponieważ ona niosła ze sobą coś kulturowo w ogóle ważnego. I właśnie to jej hasło, że trzeba panikować, że można, nawet trzeba panikować, jest moim zdaniem czymś bardzo charakterystycznym dla tej grupy. To, że po prostu wchodzi się na najwyższe diapazony, to, że się tworzy swój taki język i w ogóle system moralny, w którym węglowodory stają się po prostu wręcz grzeszne, w którym mamy do czynienia w ogóle z całym katalogiem tak naprawdę pewnych pojęć religijnych, które oczywiście może są używane w sposób niedosłowny, ale które można bardzo łatwo do osób, które ten język znają i jakby rozumieją ten język, mogą bardzo łatwo tą warstwę tam odnaleźć. I wydaje mi się, że to jest też taki element tej dyskusji o Europejskim Zielonym Ładzie, który warto zasygnalizować. Oczywiście ja mówię też, że nie jestem religioznawcą, więc pewnie ta moja teza, ona raczej nie kończy, a raczej może zaczynać debatę. Jestem otwarty na te argumenty, które wskazują jakieś inne tropy interpretacyjne, ale biorąc pod uwagę jakby też sposób komunikacji i jakby sposób przetwarzania świata i to, że ten klimat dla wielu ludzi zaczyna się przesuwać ze sfery profanum do sfery sakrum, pozwolił mi właśnie postawić taką, a nie inną tezę. Jasne. Zachęcam Państwa do lektury raportu przygotowanego przez Pawła i jego zespół Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład, stan realizacji wyzwania, nadzieje. Podlinkuję go w opisie do filmu. Jak byś mi dał 2 sekundy, to ja nawet pokażę widzą ten raport. Pokaż. Mam go nawet na półce. Tak, proszę Państwa, on wygląda, okładka z taka zafrasowana mina szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Być może przeczuwa pewne
pewne problemy i zakręty tego projektu. No, może nie, może się po prostu tylko i wyłącznie zdjęcie tak uchwyciło. Polecam, wstążnista lektura i poza takim blokiem, takim twardym, analitycznym, gdzie analizujemy poszczególne sektory, jest też taki blok trochę miękki, który analizuje ten Europejski Ład w takiej perspektywy, powiedziałbym, metapolitycznej, bardziej czy filozofii politycznej, bo uważamy, że ta warstwa refleksji w tym, wydawałoby się, technokratycznym temacie jest niezwykle istotna i często pomijana. No to jest właśnie, myślę, bardzo ciekawe, jak technokracja poniekąd naturalnie, a poniekąd świadomie, można by nad tym dyskutować, tworzy sobie taką ideową podbudowę dla swojej władzy, dla swojego programu. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję, Pawle, za Twój czas. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Zachęcam do pisania, do pisania komentarzy, sugestii, o czym jeszcze powinniśmy porozmawiać. No i zachęcam do rozważenia wsparcia naszej pracy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam Państwa serdecznie.